Cześć, siemanko, witam was serdecznie na nowym filmiku na kanale Vlogi Hanysa. Dziś chcę wam pokazać aku kosiarka. Kupiłem sobie aku kosiara, także pokażę wam, jak wygląda. Najpierw powiem wam, bateria ładuje się 60 minut jedna, albo starco na 500 metrów kosynio trowy, jedna bateria. Jak trowa jest do 7,5 cm, albo na 33 minuty starco jedna bateria. Także myślę, że będzie dobro. Nie mam sam srogiego ogródka, także mi tako wystarczy. Także otwieram karton, wyciągam sprzęta z kłodą i obejrzymy, jak działa, bo prędzej miałek na prąd, na sztrumol. Co tu mamy? Tu mamy jakieś śrubki i kosz. Kosz fajnie, bo już jest złożony. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi jest w środku i karta gwarancyjna, ale tego na razie nie będę czytał. Tak wygląda bateria. Się chłodo sam od góry widzę. Teraz sobie najpierw poskładam teraz, a potem obejrzymy, jak działa. Ją fajnie skręcę z boku do jakiego poziomu potrzebujecie. To już mam skręcone, teraz będę sobie rączka przykręcał, także się to biera i no otworza. Jedna strona mam zaś skręcona. Z tej strony trochę kamera poprawia.
Tak, kosiarka już złożono, także zaroby dają pole, jest sejno rączka, do koszyka sam przyczepia i obejrzymy jak działo sprzęt. Koszyk jest już cały złożony, jedynie co, to sam te boki trzeba mu ino wsadzić. Tak, i koszyk też jest złożony, sam te boki ino se musiał wsadzić tu na taruka, to sam jest. I od dołu macie ino takie przyczepy, przekładacie sam bez to żelazne jest. Teraz zostało mi ino rączka jeszcze wsadzić. Tak, rączka fajnie wskakuje. I rączka też jest wsadzono. Także zaraz polimy. Tak, i kosiara już złożono, także cofam sobie na ten karton. Wkładam teraz kosz. No, sam jest jakieś zabezpieczenie jest. Trzeba to wyciągnąć. Bo tam włazi ta klapka sam z tego koszyka. I elegancko się wkłada. Co jest, co mamy? Tu widzę, jakiś klucyk jest. Także baterie już są w środku. Myślę, że będą naładowane chociaż u boca. Ale nie, to musisz naładować. Nie? Powinny być. Powinna odpolić. O. Dobra. I sam w środku jest taki mały klucyk. Także widzę, sam jest takie miejsce na ten klucyk, chyba to się sam wkłada. Ja w los. Zawieramy. Po tej stronie jest ustawianie sobie wysokości, jak chcecie wysoko. Mniej więcej kosi na 7,5 cm. Leko waży niecałe chyba 16 kg. Ta rączka też sam taka w miarę fajną, bo idzie sobie ją tak miękko się ją tyko. Także co, ustawiam se na najniższe i polimy sprzęt. Także słyszycie, maszyna chodzi. Pokazawum ją. Tak wygląda, pokazawum jest. Tu jest właśnie baterie się dwie wkłada i ten klucyk sam. Tak. Tu się ustawia wysokość. Idzie do góry jak chcecie. Teraz mam na 2,5 cm. Tak wygląda. Brzegiem teraz przepolił. Firma Parkside. Także myślę, że będę zadowolony. Mam też z niej taki mały Freischneider, co przycinę po tym na bokach. Tak wygląda. Sam obejrzę, co dam radę ją teraz odpolić. Tu przytrzymia. Najpierw to, potem to. Jaka jest różnica? Kosi fajnie. Thank you.
Tak, i Hanys już pokosił, także zalicone pierwsze koszynie, kosiarki, myślę, że będzie się sprawowała, będzie chodziła. Cała trowa wlazła mi do jednego koszyka, bo ma 50 litrów, w sumie ona bierze na 42 cm to jest. Także nie mam dużo do kosynio, jak wlazło do jednego się zmieściło. Przy okazji chcę wam pokazać, jest ładowarka. Tak wygląda ładowarka do ładowania baterii. Sam sadku jest opisy, co obejście. O. Tak. Myślę, że będzie chodziła po pierwszym razie, że zadowolony, dużo baterii nie zezarła. Prawie wcale. Także was zaproszę na Instagrama Hanys Oberschlesien, na fanpage Gotuj z Hanys Oberschlesien, na Facebook Hanys Oberschlesien, na kanał Hanys Oberschlesien YouTube'a na mój drugi kaj tam waża, tam możecie cylnąć filmiki z jedzeniem, ze kuchnią śląską i nie inną, z daniami, które znam. A co z Wąbrzyca, miłego dnia, dzisiaj piątek w sumie, jutro się pojawi filmik. Także widzimy się w następnych filmikach, trzymajcie się, do następnego, cześć.